Marszałek województwa śląskiego podsumował dziś swoją kadencję. Jakub Chełstowski został marszałkiem w 2018 roku. Na razie nie chce zdradzić, co będzie robił po pożegnaniu z urzędem, ale szczegóły mamy poznać w maju. Wiadomo, że robi sobie przerwę od polityki i, jak twierdzi, następcom zostawia region w dobrej kondycji. Fatima Orlińska. To była trudna, burzliwa i pełna wyzwań kadencja. Nie wiem, czy zdecydowałbym się drugi raz podjąć tego zadania. Mówił podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Przytaczając dane liczbowe z ponad 5 lat sprawowania władzy w regionie, mówił o tym, jak rozwinęło się województwo śląskie, ile dużych i ważnych inwestycji powstało oraz że następcom zostawia urząd w bardzo dobrej kondycji finansowej. Przygotowaliśmy z panią skarbnik taki, jakby to powiedzieć, poduszkę finansową, czyli nowy zarząd będzie miał w maju do zagospodarowania 100 milionów złotych z rozliczeń z lat ubiegłych, a więc no nie startuje w kategorii takiej, że nic nie może, żeby mógł też zadziałać na różne okoliczności, które się mogą wydarzyć. Co więcej, budżet województwa jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o stronę dochodową. Ja zapomniałem to na konferencji podkreślić, że ja startowałem z długiem minus 700, teraz jest raptem minus 300, do tego stówka na blacie, na inwestycje, też na jakieś działania, a więc sytuacja finansowa województwa jest bardzo dobra. Jedną z najnowszych, największych i najdroższych inwestycji, które powstały za kadencji Jakuba Chełstowskiego, to modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego. Jego koszt to ponad 150 milionów złotych, z czego blisko 100 milionów to środki pozyskane przez województwo w ramach dofinansowania zewnętrznego. To było marzenie, żeby planetarium można było zmodernizować i rozwijać. Ono przez te kilkadziesiąt lat od powstania praktycznie nie miało szans na taką modernizację, jakiej doświadczyliśmy ostatnio. I także rozbudowę, bo raz, że zmodernizowaliśmy stary, zabytkowy budynek, to jeszcze dobudowaliśmy powierzchnię, właśnie gdzie jesteśmy. Ta powierzchnia jest większa niż w budynku starego. Mamy od otwarcia w tej chwili 830 tysięcy sprzedanych biletów, czyli odwiedzających. To również w kadencji marszałka Chełstowskiego w Sejmiku Województwa Śląskiego dokonał się przewrót po tym, jak w 2022 roku postanowił odejść z Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas większość zdobyła Koalicja Obywatelska. Jednak to, z czego dziś Jakub Chełstowski jest najbardziej dumny, to jak sam mówi, że udało mu się zbudować dobry, profesjonalny zespół zarządzający.